Badania potwierdziły to, co wiemy już od dawna. We wzajemnych stosunkach najważniejsza jest komunikacja. Teoria to banał. Trudniej o praktykę. Sprawną komunikację z samym sobą, jak i z innymi, utrudniają nasze mechanizmy obronne. Innymi słowy, odgradzamy się od innych, myśląc, że będziemy w ten sposób bezpieczniejsi. Lecz odizolowani stajemy się bardziej podatni na stany depresyjne, chroniczny stres, choroby serca. Dziś, proszę Was, oddajcie się myśli, że skuteczna komunikacja jest możliwa. Opuśćcie gardę, porzućcie cynizm, przestańcie się bronić. Uwierzcie, że metody, o których tu mówiłam, działają. Bądźcie otwarci na możliwości. To dobra inwestycja. Obym mogła na Was liczyć. Thank you. Można? Waking David. Porozmawiaj z Gregiem. Wiem, co powie, że powinnam była zrobić te uprawnienia. Kiedy zaczynałam, mówili mi, rób egzaminy. Jaki w tym sens? Pracowałam w każdym dziale tej firmy. Znam wszystkich, wiem co i jak. 5 lat czekam na tę pracę. Uprawnienia to tylko wymówka. Chodzi o to, że sprawiam za dużo kłopotów. Ciężki dzień? Mama ciągle do mnie dzwoni. Z LA. Pokłóciłyśmy się. Są też dobre strony, Helen. Sprzątacze ciągle mi mówią, że nie dostają pieniędzy. Nikt nie dostaje. To dla HR-u koszmar. Mam ochotę odejść i rzucić to w cholerę. Zadzwonię rano. Byłoby mi przykro. Thank you.
To tutaj? Jeszcze moment. I co zrobisz? Przepraszam cię. Wszystko w porządku? Przetrę stół. Muszę to ogarnąć. Chcesz się mnie pozbyć? Tak? Przychodzi mój korepetytor. Tu? Do domu? Tak, jestem umówiona. Prywatne lekcje? Nie? Julie? Dokończymy jutro. Co z Simonem? Wyjechał na weekend. Bierzecie ślub, nie popsuj tego. Niczego nie psuję. Zadzwonię rano. To dla ciebie. Myślę o tym cały czas. Pomogę ci. Nie trzeba. Mogę się odświeżyć? Łazienka jest na końcu korytarza. Twój pokój pierwszy po lewej. Wracaj do biura. Odwołali konferencję. Dlaczego nie zadzwoniłaś? Przed chwilą się dowiedziałam. Dzięki za zmarnowany czas. Gdzie jesteś? Przyjechała. W autobusie. Jak to? Za chwilę będę. Może herbaty? Nie, dziękuję. Częstuj się. Usiądź. Nie jestem za wcześnie? To była moja siostra. Amy już jedzie. Jak długo tu mieszkacie? Już lata. Jesteś w Londynie na konferencji. Wygłaszałam wykład dziś po południu. Wspaniale. O komunikacji i produktywności. Dobrze mi poszło. Czym się zajmujesz? W piątki nie pracuję.
A Amy? Zaraz będzie. To ona? Tak. 8 lat temu. Ma 26 lat, tak? Wow. Świetnie, że jesteś. Dobrze, że się poznacie. Nie mogę się doczekać. Amy nie lubi rozmawiać o ojcu. Smuci ją. Rozumiem, że chcesz się o nim dowiedzieć, ale... Rozumiem. Dziękuję. Alfie? Alfie? Oh. Isn't it funny how cats love boxes? Urocze, jak koty lubią pudełka. Dziś kurczak po afgańsku. Julie jest lesbijką. Co? Powiedziała, że ma romans z korepetytorem. Przychodzi do niej do domu. Wypchnęła mnie za drzwi, a tam stała młoda, atrakcyjna dziewczyna. Amerykanka. Z walizką i szampanem. Co się dzieje? Trzasnęła drzwiami i nawet mnie nie przedstawiła. Powiedziała, że ma romans? Amerykanka? Nie przeszłoby mi to przez myśl. Zdarza się. Co? Te rzeczy się zdarzają. A tak. Afgański kurczak, ten z ostatniego przyjęcia. Kupiłaś jogurt? Co z Simonem? Myślisz, że wie? Raczej nie. Spróbuj. Scarlett coś tam. Widziałam na walizce. Nie brzmi jak korepetytor. Odbierz, Julie. Uprawiasz ogród? Tylko piele. Masz warzywa? Nie. Czytałam ostatnio o fascynującym badaniu. Połowa mieszkańców domu starości dostała pod opiekę roślinę. Na przestrzeni kilku lat przeprowadzono serię badań. Jak myślisz, jaki wpływ na formę rezydentów miało poczucie odpowiedzialności za roślinę? Słucham? Nie tylko czuli się lepiej, ale i dłużej żyli. Jak weszłaś? Drzwi były otwarte? Żartujesz? Zamknęłaś? W Stanach zostawiamy je otwarte, ale mamy też broń. Lepiej się nas nie radzić. Zamknięte. Czekałyśmy. Przepraszam za spóźnienie. Nie szkodzi. Scarlett przywiozła szampana. Otworzę.
Zrobię ci kawę. Nie, dziękuję. Deser? Ograniczam cukier. Jak w filmach. Jestem żywa jak iskra. Na pewno? Nic nie chcę. Przepraszam na chwilę. W porządku? Jesteś szorstka. Co mam jej powiedzieć? Okaż zainteresowanie. Znasz francuski? Jeszcze nie biegle, ale prawie. Amy, miałaś francuski w szkole. Byłam słaba. Wcale nie. Dobrze jej szło. Pracowałam w Szwajcarii. Piękny kraj. Byłaś tam? Nie stać mnie na podróże. Pojedź kiedyś ze mną. Rezerwują dla mnie świetne hotele. Super. Idę na fajkę. Mój ojciec dużo podróżował. Służbowo? Tak. Nic o nim nie wiem. Myślałam, że spotkam go, kiedy tu będzie. To raczej nie będzie możliwe. Może być ciężko. Matka nigdy mi nie powiedziała. To już 10 lat. Musiała, kiedy oznajmiłam, że jadę go odwiedzić. Po prostu... grałam na zwłokę. Zauważyłam... nie macie tu jego zdjęć. Mogę jakieś zobaczyć? Mamy zdjęcia. To będzie kłopot? Nie. Odwołane. Przyjęcie? Ty tutaj? Mieszkam tu. Co to za ludzie w moim domu? Miałeś wyjechać. Nic z tego. Napiję się. Wy nie pijecie? Możesz palić w środku. Nie. To nie kłopot. Nie chcę. Jadę do domu. Wyglądam jak on? Nie musisz przytakiwać. Mogę je wziąć? Julie, mogę na chwilę?
Przepraszam. W porządku. I tak wychodziłem. Nie śpisz? Nie. Wszystko dobrze? Jestem zmęczona. A u ciebie? Przeszkadza ci, że tu jestem? Nie. Jak się z tym czujesz? Dziwnie. Nie, nie przeszkadzasz mi. Jesteś obojętna? Czuję się... Nie wiem. Nie chodzi o ciebie. To sporo do przetrawienia. Rozumiem. Powiedziała mi o tobie 2 tygodnie temu. Nie wiedziałam. Wiem, co czujesz. Doprawdy? Tak. Ale nie jest za późno. Trochę jest. Nie będę przeszkadzać. To twój pokój. Nie. Mogłem ci powiedzieć. Po co zawracać sobie mną głowę? To nie moja córka, nie muszę wiedzieć. A gdzie szczerość? Czegoś mi jeszcze nie mówisz? To nie ma związku ze mną. Chodzi też o niego. Dlaczego powiedział tobie, a mi nie? Byłem jego najlepszym kumplem. Nie mogę rozmawiać. Jemy kolację. Dokąd idziesz? Nie potrzebujesz mnie tu. Wszystko gra? Co się dzieje? Co to za dziewczyna? Kpiłaś sobie ze mnie? To nie jest korepetytor. Nie kłam. To znajoma Amy? Nie. To kto? Już. Kiedy byłam z Amy w ciąży, David przespał się z jedną Amerykanką. To ona? To było 26 lat temu. Na ile ci ona wygląda? Kim ona jest? Miał córkę z tą Amerykanką. Co? Ta dziewczyna?
Kiedy się dowiedziałaś? Tuż przed ślubem. Dlaczego nie powiedziałaś? Nie sądziłam, że tu przyjdzie. Ukrywałaś to przede mną tyle lat. Nie wierzę. Jak mogłaś? Po co mieliście wiedzieć? Od dawna tu przyjeżdża? Nie. Zadzwoniła 2 tygodnie temu i pytała o Amy. U niej nie ma wolnego pokoju, więc nocuje u nas. To siostra Amy. Co ona na to? Wie o Davidzie? Wie. Wie o... Tylko tyle, że nie żyje. Dlaczego tu jest? Chcę poznać siostrę. Jest dobra? Miła? Tak. Amerykanka. Zaraz wyjeżdża. To złe podejście. Przyleciała taki kawał, by poznać rodzinę. Ugość ją. Tak robię. Nie przedstawisz jej mnie? Po co? Jestem rodziną. Ale nie jej. Jestem. Jestem ciocią Amy, więc jej też. To bez sensu. Nie ma prawdziwej rodziny w Ameryce. Będzie miała ją tu. Nic o niej nie wiesz. Zrób dla niej coś miłego. Przyjdę wieczorem z Gregiem. Ugotujemy coś. To zbyt wiele. Nie zachowujesz się właściwie, Julie. Ani słowa. Co słychać? Poznałyśmy się wczoraj. Pamiętam. Co za niespodzianka. Piękna pogoda. Nie wiedziałam, że przyjeżdżasz. Spontaniczna decyzja. Miło cię poznać. Wzajemnie. Ładna bluzka. Wzięłam klucz. Nie gniewasz się? Wezmę prysznic. Do zobaczenia wieczorem. Zrobimy kolację, dobrze? Wspaniale. Będę. Jest taka miła. Kolację? Tak. Amy, wiele się dzieje, prawda? Gotowa? Na co? Wychodzisz ze Scarlett. Zgodziłaś się. Słuchasz mnie? Zmieniłam zdanie. Nic nie spałam. Nie pozwalam. Mam co robić. Ja też. Co mi zależy? A zależy? W ten weekend masz obowiązki. To nie mój obowiązek. To idź jej to powiedz. Powiedz, żeby wracała. Nie wydziwiaj. Nie będę zawracać ci głowy. Przykro mi. Wiele z nią nie zdziałam. Już dobrze. Chodźmy.
Co chcesz robić? A co możemy? Niewiele. Chcesz jechać do centrum? A ty? Potem trzeba wracać. To zostańmy. Nic tu nie ma. Mnie się podoba. Chodźmy do pubu. Dobra. Trochę wcześnie na picie, ale chodźmy. Zamówię ci pintę. Jakie macie lagery? Mogę spróbować? No, cześć. Spróbuję ich. Robię jej obciach. Poproszę dwa takie. Nie jesteś stąd. Krępuje cię? Nie. Nie bywasz często u mamy? Staram się nie. Nie dogadujesz się z jej partnerem? Zrobiło się ciasno, odkąd się wprowadził. A to kto? Znalazłaś coś dobrego? Nie jest zainteresowana. Jest z tobą? To moja siostra. Cudownie. Idziemy. Twoja mina. Anglicy mieli być wycofani, uprzejmi. To mniejszość. Wy tacy jesteście. Zmusić niektórych do gadania, a innych do zamknięcia się. Zażartowałaś. Lubisz kraść? Jest sławna. 200 tysięcy klików. Ma jakieś znajomości w Stanach? Myślisz, że puszczę cię do Ameryki? Nie jestem jak David. Poza tym wolę Brazylijki. Mam jej powiedzieć? O czym? Chce wiedzieć coś o ojcu. Tego nie chcemy. Jest tylko na weekend. Niech będzie miło. Amy jest nieznośna. Nie kontroluj jej tak. Zaraz tu będą. Wszystkim się zajmę. Weź kąpiel. Załóż sukienkę. To ode mnie. Odpręż się. Robię to. Jaki uroczy. Nie cierpię małych psów. Ten też jest za mały? Takie akceptuję.
Mam małego pieska. Ze sobą, w torbie. Uwielbiam to i chcę to robić. Ale ostatnie 5 lat życia, budowanie imienia i marki... Nie chcę zamienić się w swoją matkę. Wszystko dobrze? Tak. Zanudzam cię. Nie. Wyglądasz jak on. Widziałam zdjęcia. Dziwne. I twój sposób bycia. Ciężko mi to wszystko ogarnąć. Wciąż nie rozumiem matki. Dlaczego nie powiedziała ci, że zmarł? Wkurza mnie to. Dlaczego nie powiedzieli mi o tobie wcześniej, jak byłam młodsza? Ludzie kłamią albo coś ukrywają, żeby kogoś chronić. Myślą, że pewnego dnia o tym powiedzą, ale blokują się. To wyniszczające. Na twoim miejscu chciałabym wiedzieć. Przez pewien czas tego nie potrzebowałam. Pogodziłam się, że nie można mieć wszystkiego. Nie chciałam zasmucać mamy, zwalać tego na nią. Dziwne uczucie wiedzieć, że ktoś tak prawdziwy w twojej głowie już nie istnieje. Nigdy go nie znałam, więc to nie taka sama strata. Co mu się stało? Możesz mi powiedzieć. To normalne czuć smutek. Wiem, że ciężko o tym mówić. To nie jest normalna sytuacja. Nie było cię tam, nic nie wiesz. Staram się ciebie... Nie jestem twoim projektem. Przepraszam. Chciałabym wiedzieć, co się stało. Dlaczego to tak trudne? I tak nie chciał mnie poznać. Tak uważasz? Gdyby chciał, zrobiłby to. Nigdy się nie kontaktował? Mogłam więcej wymagać od mamy. To dziwne. Miał partnerkę, twoją mamę. Wiedziałam, że była z tobą w ciąży. Byłam wpadką, nie chciał mieć ze mną nic wspólnego. Trochę to samolubne, ale zrozumiałe. Nie był taki. Miał 24 lata, dziewczynę w ciąży, wyjechał na wakacje. Chciał spuścić trochę pary, znalazł jakąś Amerykankę na jedną noc i zanim się obejrzał, kolejna dziewczyna w ciąży. Jak to wpłynęło na twoją mamę? Dostawała schiz, czekając, aż wróci do domu. A kiedy wracał, kłócili się. Myślałam, że jest niesprawiedliwa. Zdradził ją. Tak. Nie wiedziałam. Dziwi cię to? Tak. Miał dużo skoków w bok? Może być nas więcej. Nieśmieszne. Został z mamą. Kochał ją.
Nie sypiał ze wszystkimi. Opowiedz mi o nim. Cokolwiek. Wszystko to jest dziwne. Biedna Amy. Nie powinna się z tym mierzyć. To okropne. Na pewno jej go przypomina. Nie sądzisz? To nie diabeł. Czyżby? Biedaczka. Co mamy powiedzieć? A jeśli się o niego spyta? Chyba jej nie powiedzą. Nie sądzę. Po co mieliby teraz o tym rozmawiać? Oby nie zapytała. Nie zapyta o coś, o czym nie wie. Jest psycholożką. Ale nie czyta w myślach. Lepiej nic nie wypaplaj. Jak to? Powiedziałam, że wieczorem przyjdziemy i ugotujemy kolację. Nie przeszkadzajmy im. Mają o czym rozmawiać. Nigdzie nie idę. Nic z tego. Będę musiała pójść tam sama. To idź. Ja nie idę. Przyniosłam jedzenie. Pomogę ci. Zrobiłem kurczaka po afgańsku. Prosiłam o lasagne i polędwicę wołową. Taki eksperyment. Widzę. Chyba nie jest z tych wegetarian. Jest? Mamy białe i czerwone mięso. Kieliszek wina? Ja chętnie. Kieliszek? Nie jak ostatnio. Gdzie one są? Czemu tak do niego mówisz? Nic mu nie będzie. Gdzie dziewczyny? Wyszły. Gdzie? Nie poszłaś z nimi? Nie, jak widać. Jestem jakaś roztargniona. To moja praca. Co mam robić? Dobrze, porozmawiajmy o tobie. Wędkowanie to stan umysłu. Połączenie drapieżności z refleksyjnością. Znasz już datę ślubu? Jeszcze nie. Na co czekasz? Nie chcę się spieszyć. To ekscytujące. Przestań. Amy powinna wiedzieć. I tak za wiele się dzieje. Nie dbał o wygląd. Kupował sporo rzeczy w lumpeksach. Raz nosił ten sam sweter 8 dni z rzędu. Myślał, że nikt nie zauważy. Wszyscy zauważyliśmy. Wpienił się, jak zrobiłam kolczyk. Zawsze odbierał mnie z imprez. To był taki obciach. Był opiekuńczy. Dbał o rodzinę. Dlatego nie rozumiem, dlaczego się nie ożenił. Myślałam, że będę was nie cierpieć. Masz jeszcze czas. Wracajmy na kolację.
go. Let's go in here. Come on. What, really? I thought you wanted to just get there. No, I want to get her something. Po co tutaj? Chcę coś kupić Julie. Ktoś musi być miły dla twojej mamy. Tak działa strata. Kiedyś byłyście blisko, ale strata może wzmocnić albo zniszczyć relacje. Komunikacja to nie wasza mocna strona. Bierzemy chrupki? Nie jesteś podobna do mamy. Nie jestem, ni w ząb. Uderzająco. Co o niej myślisz? Jest trochę zamknięta w sobie. Bo ciągle podejmują za nią decyzje. Jesteśmy spóźnione. Powiemy, że utknęłyśmy w sklepie. Jak interesy? Dobrze, choć wczorajsza noc nie pomaga. To pewnie irytujące. Przynajmniej nie ominie cię kolacja. Mówiłam o 6:00. Przepraszam za spóźnienie. Przyniosłyśmy wino. Co z butelkami z wczoraj? Dziękuję. Zawołajcie mamę i wujka z ogrodu. Simon mówi o kościele, dużym weselu, orkiestrze marszowej. Znasz go. Jest cudowny. Powinnaś się cieszyć. Jeśli Amy robi miny, nie przejmuj się. Woła was. Pracuję w firmie sprzątającej. Obsługujemy sklepy, biura, wszystko. Ale mamy teraz rozgardiasz. Wczoraj przyszły złe wiadomości. Cały czas o tym myślę. Opowiedz mi o tym. Nie chcesz wiedzieć. Chcę. Helen znów pyta o datę? Mogłaby się zamknąć. To przecież nic złego. Idę po jedzenie. Musisz określić, jaka jest twoja pozycja w tej firmie. Popatrz, ona słucha. Widziałeś to wcześniej? Zapamiętaj ten widok. Kolacja gotowa. Trzeba kochać to, co się robi. Sama nie wierzysz, że swoją pracą zasługujesz na więcej. W ten sposób nie uzyskasz tego awansu. Ta firma ją degraduje. To złe wyobrażenie o nas samych hamuje nasz rozwój. Wchodzisz? Wydaje się w porządku, ta Scarlett. Rozmawiałeś z nią?
Tylko trochę. Dobrze się bawiłyście? Tak. Gdzie byłyście? O czym rozmawiałyście? Co cię to obchodzi? Czy... Tak, spędziłyśmy miło czas. Tylko pytam. To normalne, czuć się zagubionym i niedocenionym w pracy. Przestaniesz o tym ględzić? Porozmawiajmy o czymś innym. Z bardziej pozytywnym nastawieniem zrozumiesz, że masz nieskończenie wiele możliwości. Nieskończenie wiele? Helen nie może. Może. Mam 26 lat. Wczoraj stałam przed grupą specjalistów i mówiłam o mojej pracy, którą uważam za istotną. Szybko zrobiłam postęp, ale tylko dzięki wierze we własne możliwości, której tobie brakuje. Masz rację. To imponujące, ale nie wszyscy tacy są. Może w Stanach jest inaczej. Smakuje wam kurczak? Jak tam jest? Z kim mieszkasz? Masz chłopaka? Bo to najważniejsze. W porządku. Mieszkam sama, spełniam się w pracy, lubię mój zespół. Lubisz być sama? Mówiła, że jest spełniona. Czasem potrzebuję wycofać się z przestymulowanego świata innych. Tu masz rodzinną atmosferę. Miło jest poznać kogoś nowego. Długo mieszkacie razem? Dobrych parę lat. I za rok bierzecie ślub, prawda? Tak? Gratulacje. Kiedy? Za jakiś czas. Ma to sens. Powinniśmy świętować? Właściwie to tak. To nie będzie nic wielkiego. Idę zapalić. Ja tylko... Dotarł tam do was Matt Monroe? Nie rozmawialiśmy wiele. Chciałem, ale... Jestem Greg. Wiem. Kim jest Matt Monroe? Chcę zamienić z tobą słowo.
Zabiję ją. I tak by się wydało. Nie dzisiaj. Stało się. Jestem wolną kobietą. Powiedziałam Rogersowi, że może sobie wsadzić. Zwolniłam się. Tak jak Scarlett mówiła. Trzeba lubić to, co się robi, inaczej to bez sensu. O czym ty mówisz? Czuję się z tym wspaniale. Nie powinnaś. Chciałam to zrobić. Scarlett wie, co mówi. Nie, nie zna ciebie, twojej pracy. Dopiero co przyjechała. Nie myślisz, że to był dobry pomysł? Nie, nie mogłeś poczekać? Co teraz robisz? Nie bądźcie tacy negatywni. Nie byłem pewien. Kiedy to odesłali, myślałem, że do ciebie nie doszło. Mogło. Twoja matka musiała... Wiem, że to nie moja rola i że to mała suma, ale twój ojciec mnie o to prosił. Chciał ci coś zostawić. Kiedy byłaś młodsza, próbował cię odwiedzić raz czy dwa. Twoja matka nie za bardzo chciała. Miała swoje powody. Dlaczego mi nie powiedziała? Może nie chciała? Nie wiem. Nie chciała, żebym go szukała. Kiedy jeszcze żył, próbował mnie odwiedzić. I z tego, co wiesz, moja matka mu nie pozwoliła. Źle się czuł z faktem, że nie mógł ci nic dać. Tyle wiem. Czek jest już nieważny. Lepiej to schowaj. Co się dzieje? Wszystko w porządku? Rzuciłam pracę. Wspaniale. Co ty jej mówiłeś? Odeszłaś z pracy? Dlaczego to robisz? A jak myślisz? Kochamy się. To śmieszne. Nie żeń się z nią. Dlaczego? Powiedz jej. Co mam dokładnie powiedzieć? Powiedz i zobacz, czy będzie jeszcze chciała. Po co? Co to zmieni? Poczujesz się lepiej? Przekreślisz wszystko jednym pociągnięciem. Nie możesz zwyczajnie zaakceptować mnie i twojej matki? Wiem, że to trudne. Miałeś jej nic nie mówić. Nic jej nie powiedziałem. Po co to robić? Poleci do Amy i ją zdenerwuje. I tak jest już w złym humorze. Scarlett nie musi znać prawdy. Wiem, że chce dowiedzieć się czegoś o ojcu, ale nikomu to nie pomoże. Spędźmy miło wieczór. Mów ciszej. Nic nie powiedziałem. Masz ochotę na grę? Kalambury? Chcę pomówić o ojcu. Powinnam wiedzieć, co się dzieje.
Co takiego zrobił, że nie można o tym mówić? Był ćpunem? Mordercą? Ojciec Amy był też moim ojcem. Żaden z niego ojciec. Nieprawda. Dzisiaj mi o nim opowiadała. Zrujnował życie mojej siostrze i Amy. Nie chcemy go pamiętać. Powinna o tym mówić, jeśli chce. Nie rozumiem tej zmowy milczenia. Na nikogo dobrze to nie wpływa. Zatrzymam cię tu. Chciał mnie znać. Nie możesz tego ukrywać. Co zrobił? Przestań. Zachował się z nią obrzydliwie. Co takiego zrobił? Skrzywdził ją? Bił? Gorzej. Molestował ją? Wystarczy. Chcę wiedzieć, powiem jej. Co jej powiesz? Molestował ją? Przepraszam, że na ciebie krzyczałam. Już wiesz, czemu o tym nie rozmawiamy. Skąd wiecie? To nieważne. Przeczytałam w jej pamiętniku. Chciałam, żebyś dobrze go zapamiętała, zanim wyjedziesz. Co było w pamiętniku? Pamiętam... Nie. Nie powinniśmy więcej o tym rozmawiać. Dobrze, Scarlett? Greg zaczyna. Wiesz, co pokazujesz? Film. Cztery słowa. Znowu orzeł wylądował? Nie. To było to. Nie. Potrzebuję więcej czasu. To potrwa wieki. Helen powiedziała jej o Davidzie. Kiedy? Kiedy byliście na papierosie? Musiała? Nie ma prawa. Spokojnie. Gracie w tę głupią grę? Mam hasło. Czekaliśmy na ciebie. To będzie dobre. Piosenka. Jedno słowo. Picie? Kukiełka. Niedźwiedź? Potwór. Czubek. Nie słyszałam o niej. Nie gram z wami. Nie dałaś nam czasu. Myślałam, że ty zgadniesz. Chyba już wystarczy. Kto następny? Pójdę już spać. Napij się z nami. Nie, dziękuję. Dobranoc. Powinnaś być ze mną szczera. Nie od ciebie to zależy.
Sama już nie wiem, czy chciałabym go poznać, ale to powinna być moja decyzja. Co z tobą? Możesz mi powiedzieć. Mam już dość kłamstw. Cokolwiek się stanie, dasz radę. Ze mną w porządku. Amy jest w rozsypce. Nie chcę, żeby ludzie o tym mówili. Chcę cię chronić. Umiem o siebie zadbać. Oczywiście. Co ona sobie o nas pomyśli? Nieważne. Tak mi przykro. Ciągle o niego pytałam. Nie miałam pojęcia. Wiedziałam, że ktoś coś powie. To musi być okropne, ale powinnaś być w stanie o tym mówić. Nikt ci nie pozwala. Możesz czuć się ze mną dziwnie, ale to ważne. By iść naprzód, musisz to przepracować. Muszę zrozumieć, co się stało. Chcę ci pomóc. To traumatyczne. Nic się nie stało. Nie gram roli ofiary. To kolosalne nieporozumienie. Co? Przykro mi. Nie rozumiem. Wszystko, co ci dziś powiedziałam, to prawda. Nie chciałam, żeby się w to wplątała. W co? Podobno coś napisałaś. Jak miałam 16 lat, przespałam się z kimś z biura ojca. Napisałam o tym. Tata nic ci nie zrobił? Myślała, że pisze o ojcu. Dlaczego tak pomyślała? To głupie. Ktoś napastował cię w jego biurze. Nikt tego nie robił. Uprawiałam z kimś seks. Nie powiedziałaś nikomu? Nie chciałaś tego wyjaśnić? Chciałam, ale było za późno. Dlaczego? To nie drobnostka. Nie powinnaś była kłamać. Nie chciałam. Zrobiłaś to. Nie wiedziałam, że podejrzewała tatę. Potem było za późno. Za późno? O czym ty mówisz? Helen oskarżyła tatę. Wzięła mamę do siebie, nie pozwoliła mi wejść. Groziła policją. Nad wszystkim przejęła kontrolę. Kiedy tata dowiedział się, o co go podejrzewają, wyszedł, upił się, wsiadł do samochodu. Miał wypadek. Powinni byli wiedzieć. Mnie tam nie było. Byłam u koleżanki. Znienawidzisz mnie. Umarł bez powodu? Uważasz, że to moja wina? Nie rozumiem, czemu tego nie wyjaśniłaś. Miałam podejść do mamy na pogrzebie i co powiedzieć? Umarł, ale właściwie to nie on.
Oni myślą, że to zrobił. Pozwoliłaś na to. Co miałam powiedzieć? Wtedy dopiero co umarł. To nie takie proste. Jak możesz tego słuchać? Nigdy o nim nie rozmawiają. Powinni. Już za późno. To nieprawda. Nie możesz. Przepraszam, ale już miała się pytać Amy. Muszę z wami porozmawiać. Powinnam wam to powiedzieć, a wy musicie zrozumieć. To was zaboli. Przykro mi. Mój ojciec nic jej nie zrobił. Przestańcie mówić o nim jako przestępcy. Nie dotknął jej. To nieprawda. Nie powinnam była nic mówić. O niczym nie wiecie, bo nawet z nim nie rozmawialiście. Nie wiesz, o czym mówisz. Zapytaj ją. Jest zdenerwowana. Nie mów za nią. Zapytaj. Ona nie chce o tym mówić. Helen, przestań. To moja wina. Mówi prawdę. Przepraszam. Cokolwiek przeczytałaś, zrozumiałaś to źle. Uznałaś to za swoje. Zabiliście go. Dosyć. O czym ona mówi? Mamo, przepraszam. Naprawdę. To nie twoja wina. Moja. Ona mówi prawdę. Tata nic nie zrobił. Czytałam o tym. Pisałaś, że nie dasz rady go wciąż widywać. Musiała pisać o ojcu? Dlaczego to musiał być on? Pisała o jego biurze. Nikt inny tam nie pracuje? Nikogo innego nie widuje? Co z wami? Simon cię wykorzystał? Nie. Chciałam tego. Nie musisz nic wyjaśniać. Zamknij się. Nieważne, kto to był. Powiedz. Co się stało? Mów. My. Tylko raz. Nie o to chodzi. Oskarżyliście mojego ojca. Miała 16 lat. Ty plugawy. Moja mała Amy. Powinienem od razu ci powiedzieć. Nie zrobiłem tego. Nie powiedziałem też Davidowi. Zdecydowaliśmy z Amy, że tak będzie lepiej. Od razu to przerwałem. Po tym wszystkim zeszliśmy się. Byłoby jeszcze gorzej.
Co miałem robić? Kazałem Amy nic nie mówić. Powinienem był powiedzieć, ale nigdy nie bylibyśmy razem. Przepraszam. Kocham cię. Nie przychodź tu więcej. Stało się. Tak jest lepiej. Nieprawda. Przepraszam, to było okropne. Nie spojrzę już matce w twarz. Prawda jest straszna. Nie wiedziałam. To nie twoja wina. A czyja? Niczyja i wszystkich. Seria wypadków. Kłamstwo jest złe. Ludzie nie powinni się okłamywać. To zależy. Nie, to proste. Kłamiesz albo nie. Nawet nie widzisz swojej gotowości do kłamstwa. To toksyczne. Wchodzi w nawyk. Dawaliśmy radę. Dogadywaliśmy się. Już widzisz, dlaczego nic nie mówiłam. Co w tym dobrego? Nie znienawidzą cię. Ludzie cierpią, ale radzą sobie. Doceniają prawdę. Moja matka okłamywała mnie całe życie. Wolałabym, żeby pozwoliła mi zrobić to, co chciałam. Może starała się ciebie chronić. Nie potrzebuję tego. Ludzie tego nie potrzebują. Przykro mi, że ja to zrobiłam, ale uważam, że powinnaś mi podziękować. Po co tu przyjechałaś? Dlaczego to robisz? Była szczęśliwa. Teraz będzie szczęśliwsza. Z czasem. Wyjedź. Nie chcę, żebyś tu była, gdy wróci. Dobrze. Cofnęłaś kłamstwo. Wymazałaś piętno jego całego życia. Wszystko, co ma po śmierci, to, co ludzie o nim myślą. Nigdy go nie spotkam. Wiem. Ale dla tych, których kochał, to niesprawiedliwe. Byłaś dla niego niesprawiedliwa. To niesprawiedliwe dla wszystkich. Wcale nie.
Niech poczują smutek i skonfrontują się z twoim. Musisz być tak odległa od twojego prawdziwego ja. Nie czuję się lepiej. Dziś będziesz czuła się źle. Mogę zadzwonić do ciebie rano? Nie. Idź. Zostaw nas w spokoju. Nie mam nawet twojego numeru. Wiem. Lepiej, że ona wie. Idź już. Gdzie Amy? Na górze. Chcę iść do córki. Wyjdź. Porozmawiamy rano. Właśnie wychodziłem. Zostań. Zostawię cię z Amy. Usiądź na chwilę. Nie wiem, czy to było właściwe. Nieważne. Nie chodzi tylko o ciebie. Nie. Przepraszam. To zbyt wiele. Nie wiem, co z tym zrobić. Niewiele można zrobić z przeszłością. Ale... Gdzie pójdziesz? Znajdę hotel. Zostań tu. Nie. Amy nie chce. Już dobrze. Nie. Zostań z nią. Muszę wyjechać o 7. Jeśli jesteś pewna.